Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Super Rapid Blitz Polen 2022, czyli turniej serii Grand Chess Tour, bierze w nim udział Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek oraz Czołówka światowa, e, między innymi Anand, Natant e, i Levon Aronian i Karuana Fabiano. Wielu fantastycznych zawodników. E, Teraz przeszliśmy w fazę partii błyskawicznych, grane tempem 5 minut plus 2 sekundy na zawodnika. Przedstawię Państwu dzisiaj, przedstawię Wam moi drodzy widzowie, fajną partię Radka Wojtaszka, który mierzył się z raportem Richardem. Tutaj Radek gra czarnymi. Partia błyskawiczna, przypominam. No i bardzo dużo się działo. Zaskakujące zakończenie tej partii. A więc jedziemy. Otóż, Raport Richard to zawodnik, który gra bardzo niekonwencjonalne szachy. Właśnie po, po pierwszym dniu, też szachów błyskawicznych. Wysoko jest Jan Krzysztof Duda, chciałem to przypomnieć, bo jest na drugim miejscu. Co ciekawe, jeszcze wszystko się może zdarzyć. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. I po ruchu E4 Radek zagrywa C5 bardzo dobrze. Zresztą Radek jest słynny z tego, że gra sycylijską bardzo dobrze. Posunięcie D6, goniec C4. Raport jak to raport gra takie szachy dziwne i trzeba też do niego się próbować dostosowywać. Posunięcie E6, jak najbardziej prawidłowy ruch. Tutaj trzymający gońca, D5 w przyszłości już wisi. Posunięcie A3 tego gońca chce schować. Skoczek F6. I goniec A2. Blitz rządzi się oczywiście swoimi prawami. To, co reprezentuje teraz raport Richard po pierwszych pięciu posunięciach, to jest troszkę bzdurka. Nie polecam w ten sposób grać i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo te ruchy świadczą o tym, jakby tu grała osoba nieco początkująca, aczkolwiek wiadomo, że super arcymistrz może sobie pozwolić na takie nieco słabsze ruchy, żeby zejść z tropów teoretycznych, ale to tylko szczegół, jedziemy dalej, skoczek na C6, prawidłowo gra, Radek oczywiście, D3, goniec E7, sposób bardzo prosty, wyprowadza figury, posunięcie F4, Często obrazek, obrazek oczywiście też się widuje na poziomie powiedzmy 1600-1800. Zresztą tutaj mój uczeń jeden też mi to zasugerował, że często mi te grają i mówi, proszę pana, co ja mam grać. No to ta partia teraz wam pokażę jak grać czarnymi takie pozycje. Tutaj od razu Radek zagrywa D5 bardzo dobrze, uderza w centrum, wymusza nieco E5, skoczek D7. No, troszeczkę pozycja powstaje w obronie francuskiej, ale jest pewna. Pewien niuans na niekorzyść białych, a mianowicie goniec A2, który powinien raczej stać na polu E2. Więc już widzimy, że mimo wszystko, goniec na C8 jest takim, powiedzmy, małym trupem, bym powiedział, ale on zawsze tutaj ma szansę wyjść. Poza tym, będą jeszcze inne ścieżki. Za chwilę to zobaczymy, jak w partii to będzie wyglądało. Skoczek na F3 i posunięcie. B6. Tutaj myślę, że Radek mógł zastosować ruch F6 bardzo szybko, żeby uderzyć w centrum i przede wszystkim po wybiciu odbić skoczkiem. Pozycja jest jak najbardziej ok, ale to jest tylko inny charakter pozycji. Radek postanowił zagrać roszadę. Nie, przepraszam, najmocniej nie roszadę, tylko B6 wcześniej wspomniane. Teraz nastąpiła roszada białych. Goniec B7. Skoczek E2, manewry, manewry. Jeszcze raz manewry. Roszada ze strony czarnych, niczego się nie boimy. C3. No i teraz widzimy, że goniec z A2 będzie miał oddech w postaci goniec B1 i tutaj będzie mógł sobie podziałać. Ale to nie jest nic strasznego. Tutaj czarne zagrywają posunięcie F5. No taki ruch, powiem szczerze, nie wiem czy on do końca jest ok. Ale z takiego ludz ludzkiego punktu widzenia wydaje mi się, że w porządku. Dlatego że zatrzymuje trochę te pionki. Tylko że białe będą miały bardzo ciekawy plan ataku. Zaraz go wskaże, po ruchu D4 e, trzeba zagrać jakoś tak żwawo, jakoś mocniej na skrzydle hetmańskim, nie polecam zamykać tutaj pozycji białe, tylko na to czekają, bo wzmocnienie tutaj centrum jest bardzo, e, bardzo fajne białymi, e, więc trzeba próbować jakoś gryźć, wymiana, no ok niby też można, ale co z tego jak pionek wybije i jak dalej się rozpychać Czarne grają B5, bardzo dobrze, dlatego że ten pionek czasami pójdzie na B4 i będzie chciał rozbijać strukturę pionów. Nie ma innego wyjścia, jak chcemy grać czarnymi aktywnie. Król H1, bardzo ciekawy i końśliwy ruch w tym momencie. Zauważmy, że często w tych partiach czołówki światowej, teraz tak akurat w tym turnieju Super Beta, e, często widuje się taki ruch król H1, e, dlatego żeby zagrać wieżą na G1 i uderzyć pionkiem G4 i atakować. Fajnie na linii G. To się może fajnie przyjąć. No co może zrobić Radek? Radek gra swoje. Nie ma tutaj chwili do stracenia. Posunięcie A5, żeby próbować grać B4, wieża G1. Bardzo zastanawiającym i ciekawym ruchem białych mogłoby być zagranie skoczek G5, dlatego że nie ma za bardzo jak bronić tego punktu E6. Jedyną możliwością jest wybicie tego skoczka, a po wybiciu na G5 powstaje bardzo ciekawe pole dla skoczka F4. I tak się zastanawiam, dlaczego raport w ten sposób nie zagrał. Oczywiście możliwości jest dużo, to co zagrał w partii jest jak najbardziej ok, tylko to, to była taka jedna z ewentualności. Wieża G1 i B4. Czyli e, klasycznie tak jak w królewsko-indyjskiej. E, białe, znaczy, przepraszam, tutaj czarne idą na, w królewsko-indyjskiej na e, e, skrzydle królewskim, a białe na hetmańskim. Teraz jest odwrotnie: to białe idą na królewskim, a czarne na hetmańskim. G4 nastąpiło, skoczek B6. Ten skoczek znajduje za chwilę dobrą placówkę na C4, goniec B1, BC, BC i skoczek C4. No, musimy wstawiać figury aktywnie, nie ma innej opcji, musimy próbować coś tam gryźć. Zauważmy, że goniec C1 w ogóle jeszcze nie wyszedł, nie miał takiej potrzeby. I teraz tutaj białe wybijają na F5. No i można by było powiedzieć, że faktycznie te pionki wyglądają nieco brzydko. Tylko pamiętajmy, że po wybiciu tutaj fajnie niec wybija, jest ok, więc to się trzyma, to możemy uznać za w porządku sytuację, ale z drugiej jednak strony, no jednak ten pionek zatrzymuje trochę gońca, no i faktycznie, to znaczy trzeba tutaj obiektywnie spojrzeć na pozycję białych, pozycja jest dobra, tylko że przy atak atakowaniu, czyli biały chciałby atakować, przypuśćmy Hetman F1, Hetman G2, czy tam Hetman H3, żeby na tego króla napadać, Trzeba zużyć trochę czasu i ten czas tyka 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 w blicu jest zawsze różnie. Lepiej znajdować proste posunięcia niż kombinować za bardzo. No ale raport gra Hetman F1 i goniec C8. Bardzo piękne posunięcie czarnych. Mi się takie bardzo ideowe. Ten ruch przede wszystkim pozwala zagrać na E6. Ten goniec tutaj może bardzo fajnie bronić i wzmacnia przy okazji pionka. Hetman H3, widzimy, że jest od razu obrona i król zagrywa na H8. Bardzo dobre wyczucie. E, tutaj rad, radka Wojtaszka i przede wszystkim też taki ruch król H8, no schodzi z jakichkolwiek tutaj takich powiedzmy pułapek typu Hetman H6, ale to są takie różne zależności. Czasami skoczek G3, skoczek H5 robi się niebezpiecznie. Od razu poszło król H8, problemy e, tak powiedzmy na chwilę znikają. Skoczek zagrywa na G3 g No i takie posunięcie nieco odważne, ale zobaczcie, że to jednak wszystko tutaj się trzyma. Goniec również dobrze kontroluje czarne pola, więc jednak czarne tutaj chyba stoją e, znaczy w, w porządku, ale w tym sensie chciałem powiedzieć, że nie widać jakiegoś tutaj potężnego zagrożenia ze strony białych. Wieża zagrywa na A2. Wieża B8 w piękne wtrącenie. Atak na, na gońca, więc goniec musi zagrać. CD, bo to musiało nastąpić w którymś momencie. I wieża B3. Po tym posunięciu tutaj Radek spowodował, że to białe mają pewnego, pewnego rodzaju problemy. Zobaczcie na trójce, świetnie to wygląda. Wieża tutaj dobrze celuje w te figury i zmusza nieco raporta do defensywy. Co ciekawe, sytuacja zaczyna się powoli odwracać. Hetman F1 goniec zagrał na A6. Tutaj na, na pewno dobrym posunięciem byłoby też Hetman B6. Wtrącone posunięcie, aby nacisnąć na D4. Poza tym, po wybiciu takiego skoczka i jak wybimy pionkiem, zawsze czarnymi się z tego powodu cieszymy. Zawsze jest goniec świetny na A6, a przede wszystkim tu by się otwor, otworzyła potężna diagonala A8H1 i ten król mógłby mieć potężne też kłopoty. Ale yy, Radek zagrał goniec A6, równie dobry posunięcie Hetman D1 z atakiem, e, następnie Hetman B6 z obroną, oczywiście naciskiem. Wygląda to już całkiem sympatycznie. Czarnymi całkiem dobrze. Goniec na E2 białe ruszyły i wieża zagrywa. Nie na B8, na B1. Kolejne związanie, kolejne tutaj próby jakiejś takiej zagrania, na przykład skoczek na E3. Goniec zagrał na D3, wieża B3, goniec E2, wieża B1. Powtórzenie posunięć jest tylko takim, powiedzmy, małym sprawdzianem, co przeciwnik ma na myśli. Tutaj widzimy, że raport chętnie podpisałby remis w tej pozycji, co oznacza, że Radek może czuć się pewnie i wie, że ma lepszą pozycję, i próbuje dalej kontynuować i wygrywać partię. Uważa, że ma lepszą, więc słusznie, bo to jest lepsza czarnych. I zagrywa skoczek E3. Piękny ruch. Nie można zbić, bo Hetman. A główna idea polega na tym, że po Hetman-Edwa tak poszło. Jest wymiana gońców, a goniec białopolowy u białych był niezwykle silną figurą. Bicie na D3 i skoczek sobie wrócił. No i tutaj czarnymi możemy odetchnąć, że tak powiem. Nie widać zagrożeń. Fajnie się wszystko układa. Skoczek na E2, wieża B3 z powrotem. Skoczek na C3. Sam się skoczek wpakował pod związanie. I skoczek D8. No, ruch e, taki ciekawy, też ideowy, dlatego chcę zalepić dziurę tutaj na polu E6 i celować w te punkty. Taki ruch się w zasadzie wykonuje praktycznie automatycznie. E, zwróćmy uwagę też na taktykę skoczek D5. Wieża bije Hetmana, skoczek bije, ale skoczek odbija, więc taktyka na D5 nie działa. Skoczek zagrywa na D2, tutaj jest szybka wymiana, nie ma innego wyjścia. I skoczek na E6. Bardzo ładny ruch. Teraz zwróćmy uwagę, że na przykład poskoczek bije na D5. Tutaj partia by się skończyła po Hetman B7. Cały czas patrząc po diagonali, i no nie ma co grać, więc nie można zbić cały czas piłka na D5. W tym układzie Hetman zagrał na H3. Wieża G8. Zobaczcie, czujnie tutaj wieża mogła zbić na G6, więc tutaj chciałem powiedzieć: Janek, no dużo partii Janka. Teraz mamy Radka. Radek czujnie tutaj broni punktu G6 i w tym wypadku, w tym momencie czarne zagrały przepraszam, białe, bo czarne zagrały wieża G8, skoczek zbił tutaj na D5 no właśnie, czujny ruch wieża G8 ale jeszcze cofnijmy na chwilę bo można było zagrać jeszcze lepiej czarnymi, mianowicie Hetman D4 i nie widać za bardzo jak grać na przykład Hetman F3 z atakiem na pionka to wieża D8 z obroną, i nie ma opcji żadnej tutaj białymi na aktywną grę. A na przykład po wybiciu, pionkiem, po, wybiciu, po wybiciu wieżą na G6, no tutaj na przykład taki rugoniec C5, skoczek nietykalny, grożą maty, robi się niezwykle niebezpiecznie i ogromne przeciągi po stronie tutaj białych. No więc no, poszła wieża G8, wróćmy do pozycji. Skoczek zbił na D5, wieża na H3, no pozycja się nieco uprościła. I na D4. Skoczek wrócił. I to jest względnie równa pozycja. I goniec zagrał na C5. No ale jak już mówiłem, partia grana na sekundach, partia błyskawiczna, więc dużo na pewno błędów. Wieża G3 bicie bicie. I w tym momencie wieża zagrywa na D8 na skoczka. Skoczek F6. No, ten skoczek tutaj jedyną jego rolą może być to, że chce doprowadzić pionka do pola przemiany. Ale aktywnie skoczek nie stoi, ale tutaj nic złego się póki co nie dzieje po jednej i drugiej stronie. I bardzo ładny ruch teraz ze strony czarnej a4. Jakże to jest takie piękne posunięcie, nie dość, że stawiamy pionka na białym polu, goniec już nam go nie atakuje, to jeszcze przygważ, przy, brakuje mi słowa, przytwierdza pionka a3 w tym momencie i goniec będzie mógł tego pionka ładnie atakować. Poza tym czasami skoczek zagrywa na b3 i też broni fajnie gońca. Właśnie w blicach dobrze jest wykonywać względnie posunięcia takie proste, które może nie do końca są super ekstra, że tak się wyrażę po młodzieżowemu, ale one y, wystarczają. A tutaj przede wszystkim gra nerwów decyduje. Goniec na B4, na co Radek wybił, i wieża A8. Wolny pionek A4 daje tutaj jakieś możliwości, no ale tu są dwa wolne pionki, tylko że ten król jest daleka. W końcówkach król jest bardzo ważny, więc zmierza na G2. A3 ze strony radka, król F2, skoczek B5. Bardzo ładny ruch. Bronimy, a też grozimy skoczek C3. E6 nastąpiło i to jest przewinienie raportu. To jest zły ruch, bo, no, wiadomo, jak się grablica, często myślimy sobie, szybko chce doprowadzać pionka do pola przemiany. No i to pewnie zadziałało, a niestety to był ruch zły. Przede wszystkim król E3 dawał tutaj pozycję taką remisową, w zasadzie, no, aktywność króla. Przede wszystkim, to się oczywiście łatwo mówi, ale kontra chciała e, zadziałać po stronie białych, no ale jest król g7 zdecydowanie, skoczek d5, e, no i właśnie w tym momencie wieża d8. Niestety wieża d8 e, może nie jest błędem, ale można by było w tej sytuacji zagrać ruch wygrywający, dosyć trudny jak na blica, wieża a6. Jestem przekonany, że... W partii klasycznej Radek by znalazł takie posunięcie. W ogóle jestem totalnie przekonany. Ten ruch jest piekielnie silny. Po ruchu na przykład E7 jest król F7, i na przykład wieża E2 chcemy doprowadzić pionka i król E8. Nie można skoczek F6, nie można skoczek C7. No więc wieża C2 mogłaby próbować grać na C8 i wieża A8. Tu nie można, bo zbijamy pionka. Wieża jakby wróciła na E2, to gramy A2. I po szachu i król F7 i drobieniu Hetmana bijemy, no wieża nie może zbić, bo dorabiamy hetmana, jak zbija tutaj, to zbijamy skoczka, 01. E, więc no wieża A6 to był kapitalny ruch, no niestety w partii zagrano, zagrało, zagrał Radek wieża D8, po E7 wieża E8, no i wieża troszkę jest bezrobotna, pilnuje tylko pionka, król E3 zdążył do centrum, król F7, król D3, Wieża C8 łapie przestrzeń, to jest bardzo ważne. Wieża zagrywa na E2 i wieża A8. No, król z wieżą razem pilnują tego pola, to jest istotne. Król zagrywa na C4, skoczek D6. No i teraz moi drodzy, raport myli się grubo. Oj, grubo się myli, bo powinien zagrać królem na B3. Zdecydowanie do tego pionka się przytulić. I, i przypuszczam, że na przykład po A2. Tutaj po wybiciach do końca król zagrałby na e6, wziąłby tego piona i można by podpisać remis. Ale jak to w szachach, błędy się zdarzają król c5. Ten ruch przegrywa. Dlaczego? A dlatego, że skoczek na 4 szach. Król zagrał na C6 i A2 i dochodzimy pionkiem, więc wieża musi się poświęcić. Tak, dobrze widzimy, Radek ma wieżę więcej w tym momencie. B5 nastąpiło, szach nastąpił, król D7. No i jeszcze nie są takie proste rzeczy w tym momencie. Na szczęście mamy posunięcie skoczek C5. No i tutaj Radek dzięki tej wieży no, daje radę dobrze się powiedzmy ustawić. Król zagrywa na D8. Szach na E6, Król D7 i Skoczek G7. Dzięki temu nie ma doprowadzenia tutaj do Hetmana. Ale z B6 wieża B2 trzeba za tego pionka, za tym pionkiem stanąć i go kontrolować. Król C8, Król zagrał na E6. No i Skoczek na C7. Dzięki temu jest wzięty jeden pion. Można odetchnąć zdecydowanie. Nastąpiło B7. Skoczek E6, próba wymiany. No bo zobaczcie, jak doprowadzimy Hetmana, no to go zawsze zbijemy. Tu się wymienią skoczki, król pójdzie do pionków i czarne bez problemu wygrywają. Dlatego skoczek D5 szach, król D6, skoczek E3. No i moi drodzy, w tej sytuacji wystarczyło na przykład zagrać król C5 i, i partia jest wygrana, dlatego że na przykład po y, dorobieniu Hetmana jest król D4 i bardzo szybko dochodzimy, zbijamy pionki tutaj y, na skrzydle i wygrywamy. Ale. No, jak to zwykle bywa, słuchajcie, wieża za wieżę, Radek podstawia wieżę, grając skoczek D4. Ten ruch jest przegrywający, totalnie przegrywający. No, bo jest skoczek na C4. No, tak to w blisku niestety bywa. Król zagrał na C5, skoczek bije B2, skoczek C6. No, musimy bronić. E, tutaj jest szach. Król B6, dorobienie Hetmana, zbicie, zbicie. I Radek zagrywa, Król C6. Co ciekawe. Ta pozycja jest mimo wszystko remisowa. To widzi, to widzi silnik, ale w blicu myślę, że to białe mogłyby mieć jeszcze tutaj jakiekolwiek problemy. To czy znaczy, tak mi się wydaje, grając na sekundach. I co ciekawe, w tej pozycji raport Richard zagrał krótce 8, ale już ten ruch nie został za bardzo zaliczony, dlatego że przed tym ruchem spadł mu czas. Skończył się czas. No i szczęśliwie Radek Wojtaszek y, zwyciężył w tej partii. Zresztą powinien zwyciężyć normalnie, ale jak to zwykle w blicach bywa i tak się zdarza, że zawodnikom spada czas, mimo że czas jest dodawany. Więc Radek zwycięża z raportem dosyć szczęśliwie, ale też y, no mnóstwo nerwów w tej partii było, ale kibica się z tego oczywiście bardzo cieszą i na pewno kibicują i są zadowoleni, no bo takie partie wzbudzają mnóstwo emocji. Dzięki serdecznie za, te, za ten odcinek i do zobaczenia na kolejnym nagraniu. Pozdrawiam.